Księżyc jest niezwykle istotnym obiektem w całej historii ludzkiej kultury. Nic więc tym dziwnego, że wiele mitów, poczynając od wilkołaków czy ogólnie przyjętych istot nocy, tyczy się wpływu tego ciała niebieskiego na nas, czyli ludzi. Szereg badań prowadzonych na przestrzeni lat miało za zadanie zbadać wpływ Księżyca, szczególnie podczas pełni, na ludzką biologię i zachowanie. Większość badań nie znalazła żadnego związku między położeniem Księżyca a ludzkim zachowaniem, w czasie gdy niektóre okazały się niejednoznaczne. Badania porównujące fazę Księżyca do zawałów serca, zgonów, samobójstw, przemocy, hospitalizacji psychiatrycznych i napadów padaczkowych nie wykazały żadnego związku z Księżycem. Niemniej jednak, zestaw mitów, jakie nawet obecnie są kojarzone z naszym ziemskim satelitą, jest doprawdy imponujący. Przykładowo, uważa się, że cykl lunarny ma wpływ na kobiecą menstruację. Zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez naukowców z Chin, niemalże 1/3 cykli menstruacyjnych rozpoczynała się w dniu pełni Księżyca. Co więcej, jak się okazało, zgodnie z badaniem przeprowadzonym w Japonii, odległość Księżyca do Ziemi wpływa również na wzrost ilości urodzeń. Oczywiście istnieją też negatywne mity na temat Księżyca, takie jak choćby wpływ pełni na bezsenność. Co ciekawe, wpływ ten nie jest jedynie rezultatem światła odbijanego przez Księżyc, a w pewnym sensie wynika z naszej podświadomości. Zgodnie z jednym z badań, grupka 33 osób, które spędziły 3,5 dnia w laboratorium, nie mając dostępu do zegara, ani tym bardziej nie mając świadomymi kwarty Księżyca, w dniu pełni spała średnio o 20 minut krócej i zasypiała 5 minut dłużej. Oczywiście nie brzmi to imponująco, ale wyraźnie wskazuje na wpływ Księżyca na nasze zachowania. Księżyc jest też jednym z głównych elementów kojarzonych z mitami o tajemniczych stworach, zwanych wilkołakami. Ich wygląd różnił się w zależności od regionu, ale zazwyczaj charakteryzowało je kilka podstawowych cech. Większość legend mówi, że były one o wiele większe od zwyczajnych wilków, zachowywały ludzki głos i oczy oraz potrafiły chodzić na dwóch nogach i zjadały szczątki świeżo pochowanych ludzi. Wielu naukowców usiłowało tłumaczyć to w logiczny sposób i wiązało ich istnienie ze wzrostem poziomu agresji spowodowanym przez Księżyc. Niemniej, wszelkie badania podejmujące ten temat ostatecznie spełzły na niczym, a tajemnica ludzi wilków pozostaje zagadką. Oczywiście ilość teorii spiskowych odnośnie Księżyca jest równie wielka co tych naukowych. Przykładowo, jeden z nich ma dowodzić, że Księżyc jest tak naprawdę hologramem. Mają na to wskazywać liczne zdjęcia dokonywane za pomocą wielu teleskopów i przyczepionych do nich aparatów fotograficznych. Jako koronny dowód traktowane jest tzw. falowanie powierzchni zaobserwowane przy różnych okazjach i przez różnych ludzi. Według tej teorii, fakt, że widzimy ciągle tylko jedną stronę Księżyca jest dowodem na to, że starano się uprościć całe przedsięwzięcie i traktowane jest to jako oszczędność zasobów. Druga teoria zakłada, że na orbicie rzeczywiście znajduje się obiekt odpowiadający wymiarami Księżycowi. Ale to, co widzimy, to tylko skrywający go hologram. Jako dodatkowy dowód przedstawia się też kilka ogólnie znanych faktów, jak ten, że ludzkość rezygnuje od dawna z wysyłania jakichkolwiek sond na Księżyc i skupiła się na Marsie. Wydaje się to przecież nielogiczne, ale przy założeniu, że znajduje się tam rzeczywiście coś innego niż widzimy, może skłonić do innego spojrzenia na to zagadnienie. Niektórzy badacze biorą ten temat jeszcze dalej i wprost sugerują, że Księżyc jest jakąś formą statku kosmicznego, który został wprowadzony na orbitę Ziemi i w rezultacie spowodował wielki potop. Miał to służyć jako kara za bunt ludzkości względem starożytnych bogów, a zarazem przypomnienie o bezsensowności dalszego oporu. Mogłoby to zresztą oznaczać, że wpływ Księżyca na ludzi nie jest rezultatem jakichś mistycznych sił działających na naszą fizjologię, a raczej maszynerii, która poprzez odpowiednie nachylenie w kierunku skorupy ziemskiej oddziałuje na ludzi i wywołuje w nich określone stany emocjonalne.